W środę 15 stycznia w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowej Rudzie odbyło się spotkanie noworoczne, na które burmistrz miasta zaprasza przedstawicieli różnych środowisk działających na terenie całej gminy miejskiej. Jest to czas na podsumowanie minionego roku i przedstawienie planów na najbliższe miesiące, a nawet lata. Udało nam się zrealizować sporo przedsięwzięć, niektórych niestety nie do końca. Mam tu na myśli jedną z największych naszych inwestycji prowadzoną w ostatnim czasie, czyli basen przy ulicy Fredry. Mam nadzieję, że w lecie 2020 będziemy mogli z tego obiektu korzystać i zakończymy jego modernizację, ale uruchomiliśmy w ubiegłym roku pierwszy w naszym mieście żłobek. Duży projekt, 1 400 000 zł, zadanie pozyskane 840 000 zł, jak również 2 miliony na jego wyposażenie i bieżące funkcjonowanie, więc niezwykle ważny projekt, 42 miejsca w żłobku, bardzo dobrze funkcjonuje, cieszymy się, że udało nam się pierwszą taką placówkę otworzyć. Otworzyliśmy również w Drogosławiu przedszkole numer 3 w naszym mieście, w zespole szkolno-przedszkolnym. Również ponad 40 miejsc obecnie w tym przedszkolu. Ważny obiekt, bo w tamtej części miasta przedszkola do tej pory nie mieliśmy. Udało nam się również zrealizować wspólnie z Czechami polsko-czeski projekt, w wyniku którego powstał pierwszy w naszym mieście single track w Starym Parku w Słupcu. Bardzo ważne, ciekawe zadanie. Już dzisiaj dzieci i młodzież korzystają z tego obiektu. Zakończyliśmy również remont ulicy Rzecznej, łącznika między ulicą Fredry a Piłsudskiego. To ważne zadania. Również realizacja budżetu obywatelskiego, który myślę, że rozwija się ciekawie w naszym mieście. To 6 zadań, które w ubiegłym roku zostało zrealizowane, między innymi odświeżacze powietrza w przedszkolach, defibrylatory, boisko przy ulicy Orkana, chodnik. Ważne dla mieszkańców, bo to przez nich zgłoszone i przez nich wybrane zadania do realizacji, dzięki którym zmienia się otoczenie w ich miejscu zamieszkania. Dużą wagę, jak od kilku lat, przywiązujemy cały czas do wymiany kotłów i w ubiegłym roku również udało nam się wymieniać kolejne źródła ciepła dzięki naszemu programowi wsparcia dla mieszkańców. Cały czas są chętni i ten proces postępuje. To cieszy, bo to niezwykle ważne z uwagi na jakość powietrza w naszym mieście. Rok 2020, który zaczynamy, to będzie rok też skierowany w dużej mierze, czy działania nasze skierowane w dużej mierze właśnie na wymianę źródeł ciepła w naszym mieście. W końcem ubiegłego roku wygraliśmy 2 konkursy na środki Unii Europejskiej w aglomeracji wałbrzyskiej. Będziemy w tym roku wymieniać 80 kotłów w lokalach komunalnych oraz realizować program grantowy dla mieszkańców, osób fizycznych, zarówno w domach jednorodzinnych, jak i zabudowie mieszkaniowej. 2,5 miliona złotych do dyspozycji mieszkańców z dofinansowaniem do 70%. Myślę, że to atrakcyjna oferta i w najbliższych miesiącach podjęte będą działania związane z wdrożeniem tych środków i uruchomieniem projektów dla mieszkańców. Ważnym innym zadaniem finansowanym ze środków Unii Europejskiej będzie nasz udział w dużym polsko-czeskim projekcie, gdzie jesteśmy partnerem w tak zwanym polsko-czeskim szlaku grzbietowym, gdzie w naszym mieście będziemy udostępniać istniejące już wieże widokowe poprzez tworzenie szlaku na Górę Anny. Ten szlak będzie się zaczynał od modernizacji parkingu przy Miejskim Ośrodku Kultury, rewitalizacji parku przy ulicy Strzeleckiej i odbudowie kapliczek dżumowych, zabytkowych, które na trasie na Górę Anny się znajdowały. Obecnie są to już tylko niestety ruiny.
Także rok 2020 będzie dla nas na pewno ważnym rokiem, niełatwym rokiem, bo jak wiemy, samorządy mają coraz trudniejszą sytuację finansową, ale chcemy i realizujemy te przedsięwzięcia, które zaplanowaliśmy, te, na które pozyskaliśmy środki już często wcześniej. Ale również będzie to rok, podobnie zresztą jak 19 rok, w którym pracujemy już tak naprawdę wspólnie w ramach porozumienia i deklaracji sudeckiej. Pracujemy nad przygotowaniem się do nowej perspektywy. Nowej perspektywy, która będzie na pewno dla nas na Dolnym Śląsku trudniejsza. Szukamy wszelkich możliwości, aby stworzyć sobie jak najbardziej atrakcyjne możliwości pozyskiwania środków unijnych w perspektywie 21-27. Inicjatywa Sudety jest w trakcie prac nad programem wykonawczym, operacyjnym dla realizacji przedsięwzięć w gminach, powiatach, sygnatariuszach porozumienia Sudety. W ubiegłym roku przyjęliśmy strategię rozwoju tego obszaru i teraz czynimy działania, aby jak najlepsze warunki, jak najwięcej środków było właśnie skierowanych na tą inicjatywę, bo jak podkreślamy od wielu lat, południe Dolnego Śląska, obszar sudecki, deklaracja sudecka, to niestety obszar ten uboższy, to ta uboższa część Dolnego Śląska. Jak wiemy, Dolny Śląsk rozwija się doskonale dzięki przede wszystkim obszarowi metropolitarnemu Wrocławia, jak również Zagłębiu Miedziowemu, a ta nasza część jest uboższa. My nie osiągamy takich wskaźników jak ta bogatsza północ i uważamy, że powinniśmy być troszeczkę inaczej traktowani, powinniśmy mieć inne zasady wsparcia, większe możliwości wsparcia, tak aby równoważyć rozwój na Dolnym Śląsku. Zgodnie z zarządzeniem wyróżnienia przyznaje się za szczególne osiągnięcia i wkład pracy społecznej i zawodowej przyczyniającej się do rozwoju gminy miejskiej Nowa Ruda w kategoriach działalność gospodarcza, społeczna, ochrona zdrowia, oświata, kultura, nauka, sztuka, kultura fizyczna, sport i rekreacja oraz promocja miasta na zewnątrz. Gratulujemy i poprosimy o pozostanie z nami na scenie. Kategoria działalność gospodarcza. Murat Swoboda Mołszy. Były pracowników górnictwa, organizuje szkolenia, kultywuje tradycje górnicze Nowej Rudy. Kategoria promocja miasta, no w tej kategorii mogło zabraknąć nazwiska laureatki Nagrody Bookera w 2018 roku, Nagrody Literackiej Nike oraz Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za rok 2018. Wyróżnienie otrzymuje pani Olga Tokarczuk i prosilibyśmy panią Beatę Kłosowską-Tyszkę o odebranie tego wyróżnienia i przekazanie noblistce.
Rok 2020 w Nowej Rudzie, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej podjętą 30 grudnia, jest rokiem Olgi Tokarczuk. Jesteśmy niezmiernie szczęśliwi i dumni z tego, że nasza honorowa obywatelka miasta otrzymała Nagrodę Nobla. Myślę, że w kulturze będzie to ogromne miało znaczenie w roku 2020. Festiwal Góry Literatury, który wspieramy, będzie tym szczególnym w tym roku, bardzo bogatym i myślę, że przyciągnie do Nowej Rudy i na ziemię noworudzką mnóstwo chętnych, którzy będą chcieli wziąć udział w tym niezwykłym wydarzeniu, w którym będzie brała osobiście udział Olga Tokarczuk. Europejska przedłożyła bardzo ramowy program tego, jak będzie starała się, jak będzie wspierać tereny pogórnicze w czasie transformacji energetycznej w najbliższych latach. My zabiegamy jako regiony pogórnicze Nowa Ruda, Wałbrzych, Głuszyca, Jedlina, Kamienna Góra, podobnie jak Turów, gdzie jest kopalnia węgla brunatnego, zabiegamy o wsparcie dla zlikwidowania następstw transformacji ustrojowej, powęglowej z lat 90. czy obecnie. Razem z panem burmistrzem jeździmy tam, gdzie tylko można, do Brukseli, do Warszawy, do Wrocławia. Wszędzie mówimy to samo, że ta transformacja w latach 90. tutaj była gwałtowna, chaotyczna, być może nieunikniona, ale pewnie zrobiona w sposób, który mógłby być lepszy, bardziej rozważny, rozsądny, może rozłożony na etapy, z wielkimi niestety konsekwencjami społecznymi. Życzę Państwu, dziękując panu burmistrzowi, panu przewodniczącemu rady, wszystkim samorządowcom z terenu Nowej Rudy i ziemi kłodzkiej, dziękując za współpracę w minionym roku, chciałbym życzyć dalszej takiej dobrej, pełnej wzajemnego szacunku i zrozumienia współpracy. Myślę, że cierpliwie, ale konsekwentnie realizujemy nasz plan, niezależnie od tego, co się dzieje, aby południe Dolnego Śląska mogło się rozwijać lepiej, łatwiej, stąd rewitalizacja, stąd likwidacja niskiej emisji, stąd wiele wspólnych projektów. Mamy wiele wyzwań, również związanych ze zmianami klimatu. Będziemy się wzajemnie wspierać. Życzę Państwu również, tak jak jedna z pań powiedziała, tutaj gratuluję wszystkim nagrodzonym, życzę zdrowia, bo jak niedawno słyszeliśmy, Stanisław Tym, znany satyryk, powiedział: życzę Wam zdrowia, a resztę kombinujcie. To nie będzie łatwy rok, więc życzę Państwu zdrowia, a resztę będziemy razem kombinować. Wszystkiego dobrego, dziękuję. Wszystkim Państwu w nowym roku chciałbym życzyć wszelkiej pomyślności, dużo zdrowia, zrealizowania wszelkich planów, zamierzeń, przedsięwzięć. Niech Nowa Ruda się rozwija, niech Państwa firmy, przedsiębiorstwa, instytucje również się rozwijają. Wszelkiej pomyślności w nowym roku życzę.